witam na kanale Weekendowanie. Na ten weekend udałem się na kemping Forteca w miejscowości Uciechów. Po wyciągnięciu całego kempingowego sprzętu czas dostać się do lodówki. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, kuchni jeszcze nie posiadam, dlatego muszę zabezpieczać lodówkę pasem transportowym. A co posiadam w lodówce? No, jak typowy fan grilla, mięso, napoje i mięso. Mruganie żarówki jest to impuls z przetwornicy AZO, który sprawdza, czy urządzenie nie potrzebuje prądu. Żarówka LEDowa w lodówce jest za małej mocy, żeby wzbudzić przetwornicę. Nagrywając przebitki z kempingu, spotkałem grającą parę młodych Niemców. Nice. You Polish or? No, German. Ah, German. Nice songs. Thank you. Thank you. Is this your songs or covers? Yeah. Oh. And channel on YouTube? Not yet. We are working on our first EP. I started. Nie chciałem ich nagrywać. Porozmawialiśmy dłuższą chwilę i okazało się, że sami piszą teksty i tworzą muzykę. Ale mają dopiero plany na nagrywanie swoich utworów. You open the channel YouTube and record the song for you. Yeah, we are on it. Yeah, this September we're gonna start recording and hopefully end of the year it's gonna be out. We have a band with two other people, bass and drums. And yeah, we wanna release some songs soon. Yeah, Spotify, YouTube, whatever, everywhere. Oh, Spotify, yeah. Everywhere. Spotify is very important. Yes. Nice. But we're gonna ask if we can play tonight at the restaurant. And yeah, maybe we're gonna do a little concert. Oh. Yeah. So if you want, come along. Today? Yes. Yeah, hopefully. Okay, no problem. I will. Okay, thank you. Nice. A maleńki wycinek ich piosenki możecie usłyszeć na tej przebitce. Powracając do kempingu. Kemping Forteca mieści się 5 km od Dzierżoniowa i usytuowany jest wśród pól, gdzie możemy odpocząć od zgiełku miasta. Zasady rejestracji na kempingu są proste. Proszę zaparkować pojazd na parkingu, proszę zarejestrować się w recepcji. Razem wybierzemy stanowisko kempingowe. Na wprost od wejścia znajduje się główna atrakcja, czyli jezioro. Dawniej wydobywano tutaj piasek. W ośrodku znajduje się także restauracja, która pełni też funkcję recepcji. Obok sala bankietowa, patio, bardzo ładny ogród i fontanna. Dzieci też znajdą tutaj coś dla siebie.
Zapytacie pewnie, jak tutaj wygląda sytuacja z sanitariatami. Odpowiem tak. Marian, to jest jakby luksusowo. Bardzo ładne łazienki w głównym sanitariacie. Znajdują się tu zwykłe kabiny prysznicowe oraz pomieszczenie takie jak to. To, co widzicie, to mała część tego, co oferuje kemping Forteca. Jestem tu za krótko, aby wszystko nagrać. Jest tu naprawdę bardzo ładnie, cicho, spokojnie. Bardziej taki kameralny niż imprezowy kemping. Właściciele bardzo dbają o ten ośrodek i gości. Ceny pobytu są umiarkowane. Jest to kemping, do którego będę wracał na krótki weekend. Byłem już na 5 różnych kempingach na Dolnym Śląsku i daję temu ośrodkowi bardzo wysoką notę, solidne 5 na 5. Ok, idę sobie zrobić herbatę, a Wy, jeśli macie jakieś pytania, sugestie, zastrzeżenia, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ten film nie jest sponsorowany. Jest to moja subiektywna ocena. Pozdrawiam i do następnego odcinka.